No i hejo, hejo, zaszliśmy teraz do TK Maxa i zobaczcie, jakie fajne kolekcja Katy Perry. Zobaczcie, jakie fajne obcasy. Takie, nie wiem, ale fajnie to wygląda. Galaretka, słuchajcie, w środku. Następne są takie. Takie obcasy, tak zacharakteryzuje się na pewno obcasami. I powiem wam, że to nawet wygląda fajnie, tylko to jest szóstka. Zobaczcie, kolekcja Katy Perry i jeszcze jedno właśnie zaraz wam pokażę. Fajne czerwone. Zaraz wam pokażę, bo pani ogląda. Zobaczcie, w domino. Taki dominowy czad, takie w kostki, nie? Pani wzięła je chyba tam do przymierzalni albo coś takie. Fajne. Fajne, śmieszne. Tutaj mamy co? Jessie Couture. Białe, leciutkie, nawet spoko, tylko że lakierowane, tylko to mi się nie podoba. No, Jessie słynie z takich właśnie jakichś wydziwionych. Tu Liu Yu, coś tam. Guess, New Balance. No i zobaczmy sobie jeszcze tylko tutaj na... O Boże, jaka porozrzucona kolorówka. Boże, kto to tu? Masakra. Laura Mercier. Co mamy z Laura Mercier? Brązujący prasowany puder matujący za 25 poundów. Dalej, Laura Mercier. Co to jest? Poczekajcie, Fond de Teint. Photo Edition. To może być spoko nawet. Podkład chyba jakiś. Zobaczcie, Oil Free Silk Cream Photo Edition Foundation. Jakiś taki podkład wydziwiony. Tu jest jakiś coś z Infusion. Nie mogę zobaczyć tego. Takie jakieś cienie. Models Own. Tu też coś Laura Mercier. Sporo teraz wyrzutu tego. Co tu jest? Też prasowany chyba puder za 25. Co tu jeszcze? Też chyba ta... O, też ta fu coś tam, ale... Kurczę, nie mogę wam otworzyć. Chciałam wam pokazać. Nie widać. Nie mogę. Tu pączek jakiś, tu znowu Laura Mercier, tu znowu to takie, Minx jakiś, 14, ale nic tu nie widać. I podobno takie jakieś, chyba taka paletka jakaś, nudziakowa. Co tutaj mamy dalej? MAC, Stain, ale ja nie lubię, ja się nie lubuję. Tu znowu Laura Mercier, tu znowu Laura, co to było za kolor? No to chyba jest to. Tak jest. No to chociaż ktoś wywalił, to skorzystajmy. O nie, nie mogę otworzyć. Nie otworzę sama chyba ręką. Oli, pomożesz mi to otworzyć jakoś? Tu, to? Otworzysz mi to? Dzięki. A nie, potrzebujesz kamerkę? Mhm. Taki kolorek, ale nie, no zobaczcie, to nie. Możesz nagrywać, ja tak trochę pokażę. Laura Mercier, co tu znowu? Kamuflaż jakiś. Kamuflaż, sprawdźmy. Otwierane, no, więc skorzystamy. O, korektory. Kamuflujące, kremowe, bardzo kremowe. Ale powiem wam, że jestem w szoku, bo jest sporo właśnie Laura Mercier. Przejdź Aniu tak naokoło, proszę. I pokaż tylko, co jest. Już bez mówienia nawet. No jest co? Też tak. Nie widzimy. Zobaczymy, niż pisze. No, ale szkoda, że nie mogę obejrzeć w środku. Ale to nawet spoko. I to też fajnie, egzotyk. Nie znam w ogóle tego fuzja. Taka z niebieskimi, z fioletowymi. Dziękuję ci bardzo. No i zobaczcie, bardzo mi się to podoba. O, z Elfa, też są dobre Elf. Bronzer i róż duo. Te mi się podobają. Żółty, są brązy, pomarańcz. Fajne. No, miały nie wchodzić dziewczyny. Ale jak chcecie, to możecie iść już do JD, ja do was dojdę. To nie, idźcie, bo i tak tam będziecie sobie oglądać. Idźcie, ja do was dojdę. Tylko miej telefon, kochanie. Tu macie jeszcze te rolery jakieś, poczekajcie, bo zaraz mi telefon spadnie. Tu jeszcze takie pielęgnacyjne jakieś rzeczy. Co tu jeszcze mamy? Jakieś te Rodiala właśnie chciałam zobaczyć. Ale kurczę, nie chcę tak kosmetycznie. Pamiętam, że coś miałam. Zobaczcie. O, fajna, ta jest fajna, czekaj. No i hejo, hejo, ja jestem właśnie już w New Looku. Pogoda nie rozpieszcza, zobaczcie, pokażę wam pogodę. Patrzcie, jaka pogoda. No przechlapana po prostu. No, taka pogoda. Nie wiem, czy dziewczyny są w sumie w... Były w JD, albo są w H&M, przepraszam. Albo są w New Looku u góry. Ciężko mnie to stwierdzić. Ale dobra, jesteśmy. Zobaczcie, jakie fajne zestawy. Podoba mi się to.
taki topik i taka spódniczka. Naprawdę jest to bardzo fajne. Może nie do końca moje, ale fajne. I to też mi się podoba. Jak widzicie, skóra węża. Jak widzicie, skóra węża. No, takie situation. Takie rzeczy. Fajna torebka. Zeberka. Tak jak wam mówiłam, wszystko to wraca. Zeberki, koronki. Zobaczcie, jakie ładne. No nie wiem, gdzie dziewczyny. O, napisami. Przymierzalni. Aha, no to chyba są tutaj przymierzalni. Dobra, to ja z wami sobie w takim razie obejdę trochę. Fajne właśnie takie crop topy. Tam fajne moje moro spodnie, ale nie za trzy dychy, dziewczyny. Na jeden sezon. Bluzki z napisami, też spoko. Co tu jeszcze mamy? Sukienki. Bluzki, bluzy, spódniczki, body. Body niekoniecznie, jak widzicie, znowu skóra węża. Tylko, że w innym kolorze. To mi się podoba. To jest fajne. Za 13 pounds. No, ale będzie mi prześwitywać. Ale ładne. Fajne. Fajne. Do każdej sukieneczki. Praktycznie do wszystkiego. Bo tyle, że będzie prześwitujące trochę. Fajne jeansy. Jasne. Spoko loko. Dziury. Tu jakieś jaskrawości mi się rzucają w oczy. Zobaczcie, jakie stroje rzucające się w oczęta. Fajny strój na dole. Naprawdę fajny. Co tu mamy jeszcze? O, też ładny. Kurczę, szkoda, że za dużo oliwii bym wzięła. Ładny. No i co dadą? Jesteśmy właśnie we Frankim & Benim, ale nie wiem, czy nas nie wypipka, bo gra muzyka w tle, więc szybciutko wam pokażę, co zamówiliśmy. Ja wzięłam sobie zupkę tą toskańską jakąś, chlebki i oczywiście masełko czosnkowe, oczywiście Stella. Bardzo proszę, the Instagramer. Dobre. Ania wzięła, patrzcie dziewczyny, jakie mają picie. Takie milkshake'i. Co to jest za smak? Te biskit coś tam, caramel biskit. Ania chciała frytasy, Oli chciała frytasy z baconem. I co ty chciałaś? Jaki to masz? Cookies and cream. Cookies, no ale ona ma z tymi jeszcze, z Oreo, nie? No, także dziewczyny wcinają. Ja się biorę za wcinanie i shopping jest. Udany shopping? Udany shopping. No, ale jeszcze i tak będziemy szły kosmetycznie i jeszcze Ania chyba do Top Shopa zajdzie, także jeszcze druga część nam została sklepów. Także jeżeli jesteście w trakcie posiłku, życzę wam smacznego. No i oki, ja już właśnie wyszłam ze całego shoppingu, słuchajcie, z butsów, nie z butsów. Chciałam coś sobie wziąć do przetestowania z butsa, bo tak jak wam mówiłam, chciałam spróbować tej pielęgnacji z klinik, ale myślę, że zakupię to sobie albo w Hiszpanii, albo na bezcówce, albo po prostu po powrocie, bo i tak tego ze sobą nie zabiorę, się rzeczy, bo mam trochę tego do zużycia jeszcze. Teraz właśnie kierujemy się do Superdrug'a i ja myślę, że to już będzie nasz ostatni taki shoppingowy sklep. Czekajcie, muszę sobie ustawić ringa. Jesteśmy po jedzonku, jestem pełna, nie wiem co. W Superdrug'u chcę oczywiście zajrzeć na stoisko Revolution, a dziewczyny poszły do Top Shopa. No i oczywiście już są reklamy na dzień mamy, 31 marca. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy, powinienem wziąć koszyk, tak naprawdę. Dobra, wchodzimy i co nas tutaj zaskakuje? Rimmele. Nie, Rimmela nic nie chciałam, to mam Maybelline. Maybelline. Dobra, idźmy dalej. Pielęgnacja to nie taka super drogowa. To nie. Mam nadzieję, że nie idę za szybko. Ale chcę dojść, o właśnie tu. Tylko nie wiem, czy znajdziemy to, co chcieliśmy. I co? I nie ma nowych paletek. Revolution. Wszystko to, co było. Znowuści są tylko te. Ale to już wcale nie są nowości. Oraz te. Nie ma tego, co chciałam. Dobra, idźmy dalej. Nie, no nie ma. Jeszcze tu jest Revolution, czekajcie. Może tu coś. Uwaga, patrzymy. Są te matowe base, matte base. No trudno. Lepiej dla portfela, słuchajcie. Nie ma. Tu jeszcze co to jest matte base concealer, ale to tutaj ja nie potrzebuję. Też nie. Nie, na siłę nic nie biorę. Brązy i pomarańcze mogłabym wziąć jakąś paletkę, co najwyżej. Tak po prostu do przetestowania. Tutaj jeszcze zobaczmy, co to jest. Tego nie znam.
coś nowego, słuchajcie, z Uta. Tanning Water. Ciekawa jestem. Zobaczcie, chyba są jakieś te rękawice, 21, no jakaś pół ceny. Aha, jak kupicie jeden, to drugi macie za pół ceny. Fajna promka. Fajna promka. No i jakieś te tabletki oczywiście, przedłużające niby opalanie. I to też, co słyszałam, że jest fajne, oto. I akurat tutaj jest, poczekajcie, jest, czy to jest w jakimś odcieniu? Chyba nie, jest chyba jedno. Podobno słyszałam, że jest fajne. Ale już się tak boję, słuchajcie, tych pianek i tych produktów do opalania, że naprawdę. Tu za 15 jeszcze coś jest, to jest jakieś też malutkie takie. Po 4,50, co to jest? A, do usuwania. Tan remover. Aha, tu jest medium jeszcze. Do opalania. Okej, okay, tu mamy jakieś żelki, słuchajcie, z Utan. Ponad tanning water, zobaczcie. Takie coś, coś zwaliłam. Spoko, zaraz się ogarnę. Kokosowa woda opalająca po 15. Jest trochę tego i tu też coś chyba nowego. To. Tu macie tą promocję. Tu macie te Bondi, co mi też któraś z Was chyba coś polecała z tego Bondi. Nowość, kupię jedno i drugie za pół ceny, te moje takie arbuzowe. No i to. Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam Was w dzień tygodnia poniedziałek, jest to dokładnie chyba 18 marca, o ile się nie mylę. Dzień dobry Lalo. Czekajcie, witam się z Lalo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Lalo. Dzień dobry Lalo. Lalo, pokaż się trochę. Nie? Pokaż się Lalu trochę. Dzień dobry Lalu. Lalo zawsze śpi mi w nogach, słuchajcie. A teraz jak mówię Lalu, to przyszła Daisy, tak? Daisy przyszła, tak? Zazdrośnik przyszedł. Pokaż się zazdrośniku. No. Także my się stajemy, budzimy, tak? Lalu, stajemy, budzimy się? Czy się nie budzimy? Czy się budzimy, czy się nie budzimy, co? Maluchu? To jest takim pięknym kotem. Czemu ty nic nie mówisz, jak ja coś do ciebie mówię, co? Lalu. Lalu. Lalu ma w nosie wszystko. Lalu, chcę spać tylko. No, także ja, słuchajcie, staję. O, już pełno kłaków. Czekajcie. Czekajcie. Aż straciłam ostrość chyba. No i co? I pomyślałam, wszędzie wkoło, słuchajcie, u mnie ciuchland. Po prostu wszędzie. Pranie za praniem robię przed wyjazdem, więc po prostu ciuchy są wszędzie, dlatego że, wiecie, przygotowuję już na wyjazd. Układałam dzieciakom ciuchy z szaf i tak dalej, wyciągałam, jak widzicie tu na krześle jest pierwsza tura. Pozwolę sobie pójść w tamtą stronę. Tu druga tura i tak się rozkładamy wszędzie, słuchajcie, powoli. Tu prania, tu się to prania, o tu się suszą na kaloryferach, dlatego że no wiedziałam, że po prostu będzie to szybciej. No i oczywiście tutaj, cały pierdolnik jest tutaj, bo tutaj o... Właśnie, jak widzicie, są przygotowane już walizki i będziemy się pakować. No, ja sobie włączę tu grzejniczek, bo za chwilę tu do Was pewnie przyjdę. A zanim przyjdę, to oczywiście zrobimy sobie kawcie jakąś. Czekajcie, chcę jeszcze zobaczyć. Zobaczcie, jaka pogoda. Nie patrzcie na okna, tutaj są te. To są te takie żabki od światełek chyba, czy tam od bombeczek tych takich, co miałam. Co miałam na zimę, wiecie, na święta. No, także taka pogoda, nic za dużo, tak szczerze mówiąc, nie widać. Pójdźmy, zróbmy sobie kawę. Pomyślałam, że nagram właśnie Wam vloga. Tu jest światło, tak, tu jest światło, po prostu dzieci. No, także zrobimy sobie vloga takiego chyba, myślę, przedwyjazdowego. Mam na myśli to, że w momencie, kiedy ja będę na wakacjach, chciałabym, żeby jakieś filmy się ukazywały, więc na pewno zobaczycie jakiegoś takiego vloga spakowania się i tak dalej. Zresztą o takiego vloga też prosiłyście. Zimno mi coś, słuchajcie, dzisiaj muszę jakiś sweter zaciągnąć. Ja jestem oczywiście w piżance.
w piżamce i w papciach, ale coś mi zimno, ta bluzka jest taka dość cienka. Także wstawiam za chwilę wodę na kawę, umyję naczynia i pójdziemy sobie zrobić pielęgnację. I tak jak mówię, przygotuję Wam już takiego vloga przygotowującego się do wyjazdu, pokażę Wam po prostu, co zamierzam zabrać. No i oczywiście może podczas tego vloga będziemy się jakby wspólnie pakować. Co Wy na to? Mam nadzieję, że jesteście za, a nie przeciw. Także do usłyszenia.